Zwiewne sukienki, lekkie trzewiki i walce sprzed laty. Miał być też chłopak, nic nie mów babci. Przystojny Heniek, ten dzielny żołnierz z orzełkiem na czapce. Miała być miłość, spacery nad rzeką, czułe wyznania i zapewnienia, że on tu poczeka. Miały być światła w oknach, łóżko i świeża szynka. A jestem sama już, Danka, chociaż tam w lesie jeszcze Inka. A wokół nie ma, nie ma nic, w oczach gruzy, wojna, łzy. Nadal i nie ma, nie ma nic, w głowie wciąż strach i głos wciąż drży. Nie ma, nie ma, nie ma nic, na rękach krew, na ustach krzyk. Nie ma, nie ma, nie ma nic, w sercu nie ma nic. Proszę Państwa, ja tutaj będę bardzo krótko. Znałem Inkę osobiście. Zapoznałem ją w Olsztynie, do mnie skierował. O, przepraszam, ja teraz powiem tak, ja byłem w Armii Krajowej, ale w Związku Radzieckim aż do 1945 roku, bo nie przyszedłem do Polski, nie mogłem dojść. I tam byłem w oddziałach takich jak samoobrony tak zwanej. Nie mieliśmy żadnego, ale czekaliśmy, bo nam było powiedziane przez Łopaszko, jak nas rozwiązywał nasz oddział, że jednak będzie wojna trzecia. I byłem święcie przekonany, że będzie wojna trzecia, a ponieważ byłem dowódcą drużyny, to swoją drużyną zabrałem i chciałem być na terenach wileńskich, bo będzie przecież wojna jeszcze. Tak byłem przekonany. I nie ale szedłem do Polski, nie doszedłem, po prostu spotkałem Rosjanów, którzy rozbili nas i wróciłem na tereny wileńskie. I na terenach wileńskich było, to już nie było oddział partyzancki, tylko że ja byłem u Łopaszki, to zawdzięczam jemu, że byłem wyszkolony, jak trzeba przechować się, że za czasów rosyjskich przecież byli NKWD po wojnie, 1945 rok. Wszystko, a nas nie uczyli, ponieważ znałem taktykę Łopaszki, jak trzeba pracować, to tylko straciłem jednego, miałem 30 żołnierzy, tylko straciłem jednego żołnierza. A tak wszystkie wyżyliśmy. My byliśmy przebrani, przeważnie ja byłem starszym lejtynantem NKWD, to moje chłopaki byli wszystkie żołnierze, podoficerowie, nawet przeważnie podoficerowie, wszyscy NKWD. I mieliśmy legitymację nawet. I my przyjeżdżaliśmy na terenach wileńskich, przyjeżdżamy do posterunku, pokazuję legitymację, że jestem NKWD, a tam strasznie bali się. A w Rosji to za wódkę to można było kupić i czołg nawet, to co tam ubranie. I my samochodem przyjeżdżaliśmy do sielsowietu, a sielsowiety to tak jak gminy. Przyjeżdżamy do gminy i pytamy, czy jest tu jakiś konfidencik. I tak chcemy z nim porozmawiać po to, żeby on nam powiedział, kto tu z Polaków przeciwko Związku Radzieckiemu. To nam, a już my widzieliśmy, bo nam już dali cynk, kto jest taki. To ten facet przychodzi do nas i nam melduje. I mnie składa, jako oficerowi, składa wszystkie meldunki do Polaków. I na tyle byliśmy jeszcze młodzi. To jak my jeszcze utrzymaliśmy? Dlatego, że zamiast i dalej tak pracować i przeżyć, to my co robiliśmy? Tego faceta zabieraliśmy z sobą, papiery wszystkie niszczyliśmy w posterunku, rozbrajaliśmy ich i podpalaliśmy i wyjeżdżaliśmy. A i to tak długo nie trwało, potem kapnęli się Rosjanie, że jest taka szajka, jak oni nazywali, pracuje tutaj. No to mniejsze z tym. A w 1945 roku Związek Patriotów Polskich w listopadzie ogłosił, że tam na terenach wileńskich akcje partyzanci mogą ujawnić się.
No to w ten czas my przebraliśmy się już ubranie polskie, przeszliśmy granicę, to tak białoruską, tą Białorusi na Litwę. Zgłosiliśmy do NKWD i oni nas rozbroili. A dlaczego ja pierwszy ujawnił się na terenach wileńskich? Bo ja tak myślałem, jak oni aresztują, to później, bo jak my ujawnimy się pierwsi, to nas muszą puścić do Polski. Po resztę z tamtym w lesie nie ujawni się. No to oni, dlatego ujawnili się pierwsi. I oni mnie, nas odesłali do Polski. Ale tutaj dowiedziałem się już po tym, jak akta swoje oglądałem, poszedł list z tyłu, ponieważ umiem czytać po rosyjsku, to w ruskim języku napisane było, żeby w Polsce natychmiast mnie aresztować. Tutaj. I tak oni zrobili. No to teraz ja powiem o Ince. Przyjechałem do Olsztyna i porucznik żelazny, no tutaj pokazywali żelazny, spotkałem się z żelaznym, wszystkich tych dowódców już miałem, spotkałem się z nimi i z Łopaszkiem nawet widziałem się w Olsztynie. I mnie w ten czas żelazny kazał Ince, wysłał do Olsztyna, a ja wysłałem meldunek, że przyjedzie na stację w Olsztynie dziewczynka i będzie trzymała walizkę w lewej ręce, bo przywadzie trzymają w prawej. I ja do niej mam podejść i zapytać, czy to jest pociąg z Warszawy. A ten pociąg był z Gdańska, ona przyjechała tym pociągiem. I ona wtedy odpowie, że nie, to jest z Gdańska pociąg. No i tak ja zrobiłem, czekałem na pociąg, podjechał pociąg, patrzę, idzie ładna, młoda dziewczynka, jeszcze taka ona szczuplutka bardzo, idzie, ja do niej podchodzę i zaraz pytam, czy ty patrzę, że to normalnie, to jest, patrzę, walizka w tej niesie. I zaprowadziłem ją do siebie do domu, a mieszkałem tak w Olsztynie na ulicy Lelewele przy samej katedrze. Przyszła ta dziewczynka do mnie, ja miałem taki malutki pokój, kuchenkę. Tylko co jeszcze, jedną rzecz powiem wam ciekawą. Wieczorem, jak już klaliśmy spać, ona odmawiała, patrzysz. I pamiętam, że litanie do Matki Boskiej odmówiły. I ja też zacząłem odmawiać nią. A ona mówiła, jak to, trzeba przeklęknąć. Ja musiałem klęknąć na kolanach i dopiero litanie odmówić. I ona klała się spać, a jak spaliśmy, ja pierwszy noc, bo ona była 3 dni u mnie, 3 noce nocowała. Jedną noc ja spałam na łóżku, a ona w kuchni na podłodze. A drugą noc ja na podłodze, a ona na łóżku. I tak, chwała Bogu, po 3 dniach, i co jeszcze? I odjechała już. I potem jeszcze przyjechała. No to już to wszystko, wiadomo, po lekarstwu przyjeżdżała. Ale teraz co o Ince mnie chodzi? Że bardzo ja ją, jak tylko dowiedziałam się, że ją zamknęli, to miałam od razu strachu. Chciałam, jak dowiedziałam się, że ona zamknięta, to chciałam wyjechać z Olsztyna. Dlaczego? Bałam się, że ona będzie sypała. Tak jak u nas jedna tak samo sypała. I myślę, coś, jak ona zamelduje, że taki, taki, ma mój adres, wie jak do mnie przyjść, pokaże ubiście i powie, że lekarstwo bierze. On dostarczał lekarstwo, a mnie dostarczał lekarstwo major KBW wojskowy, który współpracował z Armią Krajową. To ja się w ten czas będę musiał, nie wytrzymam, nie znam jeszcze dokładnie tych tortur, i ja teraz jego wpakuję, majora tego przecież. No i tego, i ja zacząłem, już wyjechałem z Olsztyna, przestraszyłem się. I okazało się, że nic takiego strasznego nie było. No mnie zamknęli, to już mniejszy siedziało w więzieniu. Ale jeszcze przed więzieniem dowiedziałem się, że Inka zamknięta jest. To ja pojechałem, dowiedziałem się, gdzie już wszystko widziałem. I pojechałem do Gdańska z Olsztyna do księdza, po już prosekucji do księdza Prusaka, który spowiadał ją z Ludnika. I on mnie opowiadał, jak ona spowiadała się, jednakże wszystko powiedział. Mnie, no bo przecież ksiądz nie będzie mówił spowiedzi, grzechy Inki, tylko powiedział mnie, że była wyspowiadana, że wszystkie sakramenty, wszystko tak, co Bóg przekazał. I Inka chyba dla mnie się tak ksiądz powiedział, Inka chyba na pewno będzie w niebie. Tylko to jedne. I jeszcze. I potem mnie powiedział, żeby jeszcze ja zjeździł do zastępcy naczelnika w Gdańsku, do następcy naczelnika więzienia, który był jeszcze przy zakusie. I jeździłem do niego tak,
spotkałem się, już on był na emeryturze, bardzo przyjemny, rozmawiał ze mną. No to takie tyle tylko o Ince, co znałem ją i co jeszcze bardzo lubiła śpiewać. Była dziewczynka bardzo inteligentna, miła, bardzo inteligentna i bardzo lubiła śpiewać. Zawsze tak jeszcze, ja już zasypiam, a ona jeszcze śpiewała. To ja. To tylko tyle, bardzo dużo, ale coś to u Ince tylko tyle, bo już tu pan przed nami mówił wszystko, to już tam dokładnie wszystko opowiadał. No a ja usiedziałem w więzieniu, otrzymałem, całkowicie tu byłem, oni nie tylko mieli rozkaz, mnie przyjmować z Rosji, przyszło już pismo, takiego i takiego trzeba odizolować musicie. No i odizolowali mnie, tylko że nie mieli żadnego dowodu na mnie, no to dali mi 6 lat. I jeszcze chcę powiedzieć, że kapusie, oni jak dowiedzieli, strasznie maltretowali. Igły wsadzali za paznokci, a jeszcze panowie, jak biją wpięty gumo, pozdejmujesz buty i oni wpięty biją, to nie bolo tam, tylko strasznie boli tu, tak jakby mnie ktoś głowa wyrywał z ciała. Tak, tak, taki ból jest. I potem jak dowiedzieli się, że ja byłem u Łopaszki, zmienili taktykę. Zmienili taktykę, a ponieważ już ja byłem żonaty, ożenił mnie tak, Santariuszko też ożeniłem się. Byłem żonaty, miałem dziecko 3 miesiące, jak mnie zamknęli. To wiecie panowie, co zrobili? Nigdyś tego nie robili, żeby przyjechać do domu, zabrać żonę z dzieckiem i mnie na widzenie. Dali widzenie. Myślę, że to trochę mnie złamie, bo przecież człowiek młody jeszcze, ożenił się, małe dziecko pierwsze i żona jeszcze młoda, to człowiek może pójść na współpracę. Ale jak ja wyrzekłem się, a jeszcze co mnie pomogło, łamał się, nieprawda mówił nikt, tak jak Walensa, że był wielki bohater. Panie, każdy człowiek łamie się, ja też łamał się, myślę, co robić, może pójść. Ale ja kapować nie będę. A ja siedziałem przed wojennym podpułkownikiem w celi w jednej. I on tak zawsze przygotuje wody, żeby mnie twarz obyć, napić się mnie, jak przyjdę ze śledztwa. Ja przychodzę, on patrzy, ja patrzę, już ona bierze, ja mówię, że ja jeść nie chcę, bo już mnie ciastkami nakarmili i herbatę piłem. I dla niego mówię, panie pułkowniku, ja podpiszę, ale kapować nie będę. O mój synu do mnie, tyś karę śmierci nie otrzymasz, najwyżej dostaniesz 10 lat, ale jak siebie teraz złamię, to zawsze będą łamali. Nie zaznasz pokoju do końca życia, nie zaznasz. No to ja całą noc leżałem i nie spałem i tylko układałem sobie ich spotkanie. I na ranku mnie zabierają i patrzę, major siedzi. I ten major od razu do mnie mówi, namawia mnie, że tak i tak, że będziesz współpracował, że ty jesteś synem robotnika. Ale ja już od razu wiedziałem, że to jest Sowiet, po akcencie poznałem, że to jest nie Polek, tylko że sowiecki major. I on, i ja do niego mówię, myślę, panie, obywatelu majorze, ja walczyłem z żołnierzami na Wileńszczyźnie. Tu już nie było, mówię, w Polsce, na Wileńszczyźnie walczyłem z Niemcami, o Polska. I ileś tam zginęło nas. I ja teraz tych chłopaków mam kapować wam, dlatego że oni o Polskę walczyli tak jak ja. A oni, że ich poginęło tam. Możecie mnie rozstrzelać, ale ja nie będę kapował. Bo nie widzę u nich, żeby ja wiedział, że oni są wrogami Polski. To co innego. To on już nie wytrzymał i po rusku zabrać jego. Zabrali mnie. I po tym wszystkim śledztwo skończyło się już mnie. Aha, i jeszcze co było? Przyszedł prokurator. Już mnie akt oskarżenia robić. I czy ja palę? Ja mówię, ja palę. To dał mi papierosa. Rozmawiałem, a on pisał. Aha, jeszcze powiedział tak. Czy te oficerowie dwóch, jak ja będę znał, mają być, czy muszą wyjść? Czy ja chcę zaznawać przy tych oficerach? Mówię, mogą być. I te oficerowie, co mnie najwięcej bili, to siedzieli, jak on już mnie przesłuchał i dał mnie tak, a oni pozwolili palić papierosa, to on dał mnie 5 papierosów, dał
zapalek do kieszonka, a ja papieros mi zgasł, ja tak nie mogę wziąć zapalek. A on mówi, co wam jest? Ja mówię, zbity jestem. On wstał, prokurator, był w stopniu kapitana. Odchylił mnie marynarkę, zobaczył na plecy i mówi, wiecie co, największego zbrodniarza w Polsce Ludowej nie mają bić prawo. Jak będą was bili, to wy odmawiajcie śledztwo i wołajcie prokuratora. No ja myślę, czekaj, te słyszę, no to już chwała Bogu, ja już będę miał opiekę. Ja przychodzę do piwnicy, mnie wprowadzają w piwnicy, zabierają mnie papierosy. Jak zaczęli mnie kopać w żołądek, zbili mnie, skatowali. Co ty myślisz? My tu jesteśmy prokuratorem i rządem wszystko. My, a nie on. I wszystko zbili. I też dwa dni musiałem w celi nie brać na śledztwo. Już na śledztwo nie brali. Dali akt oskarżenia, a sąd, w takim sąd wojskowy to był w takim w Olsztynie, w malutkim domku pomiędzy ratuszem a teatrem. Jeszcze teraz stoi ten domek, jak ja to zawsze widzę jego, tylko domurowany jest. Tutaj było ten, tutaj był sąd wojskowy. I w ten czas, i potem zabrali mnie, dali wyrok 3 lata, odsiedziałem 6 lat, 3 lata zdjęli. Siedziałem tak, Barczewie, nawet widziałem, jeszcze zobaczcie panowie, co za bezczelność w uwięzieniu. Posadzili mnie z Kochem, żeby jeszcze z zbrodniarzami z tymi, że tak jak on, tak i ja jestem. I tam siedziałem może jakieś 3 miesiące i w ten czas mnie zabrali do Rawicza. W Rawiczu też ciężkie więzienie. Odsiedziałem w Rawiczu, a w Rawiczu też bili, w celach bili normalnie nas. Ale na drzwiach pisało tak było. Win, AK, UPA. I jak dwa dodać, krzyżyki, jak jeden, to wiadomo, że na karę śmierci jeden, jak dwa, to dwóch na karę śmierci. I akurat w Rawiczu siedziałem, że było dwóch na karę śmierci było skazanych, ale przy mnie wyroku nie było wykonywanych. A potem mnie wzięli, jak już ja miałem rok do odsiadki, to mnie w tym czasie wzięli do Potulic. Nachło na dno Tesio, tutaj w Potulicach. Byłem w kamieniołomach, pracowałem tym. No i co, i teraz tak, o Ince bardzo ją lubiałem, bo bardzo była sympatyczna dziewczynka. Jeszcze co, no nawet, o jeszcze co było, Inka odjeżdżając, znalazłem karteczkę, to już drugi raz jak ona była, wyjeżdżałem, już ją nie odprowadzałem, ale patrzę, kartka jest. Biorę tą kartkę, a ona pisze, Józku, jak ja zapomnę o tobie, to niech Bóg zapomni o mnie. To i ta kartka ja zachowałem ją jako na pamiątkę dla siebie. I o teraz, jakiś miesiąc temu, wysłałem do Krakowa, do Instytutu Pamięci Narodowej. Ale potem rozmyślałem się i zaczęli koledzy mówić, po co zostawiłby sobie na pamiątkę. To ja napisałem, żeby oni mnie odpisali, z powrotem oddali. To napisali tak, że już skończyli badanie, bo musieli bardzo, znaleźli Inki protokoły, znaleźli Inki w protokołach GRIPS, który Inka wysyłała, zakwestionowali i badali charakter pisa, charakter, czy to jest Inki charakter. I mnie, że możemy, my panu przyślemy potwierdzenie, że to jest Inki pismo. I mnie przysłali, tu ja mam przy sobie książkę o Ince, całą tu, co jest. I całą tą książkę tu przywiozłem, z sobą mam. To mnie ta instytucja przysłała, ta z Krakowa. Tu. No a dlaczego to był mój kolego? Ja tu byłem na tych terenach, nie byłem w akcji. A ten kolego mój, to cały czas był tu w Polsce w akcji, już po wojnie, na terenach polskich. No to może pan będzie mówił. Nazywam się Benisiak Lucjan, jestem urodzony w 1926 roku w ziemi białostockiej, wieś Wojtkowice. Tu mam przed sobą taką książeczkę wydaną przez IPN. Właśnie kolega mi wręczył czas, to będę się posługiwał tą książeczką, ponieważ jeden z rozdziałów jest poświęcony
mojej osobie. Do Armii Krajowej wstąpiłem w lipcu 1943 roku. Przysięgę złożyłem wobec Karolkiewicza Stanisława, pseudonim Szczęsny. Moim zadaniem było utrzymanie łączności między Warszawą, Białymstokiem, Lidą i Grodno. Funkcję tą pełniłem do 1944 roku. W 1944 roku przed nadejściem Sowietów, czyli frontu, byłem skierowany do okręgu naddarwiańskiego w okolicach Wyszkowa i Płocka. Pułtuska, przepraszam. Po powrocie do domu, po tej misji, już byli u nas Rosjanie. Okazało się, że masowo aresztują wszystkich, którzy ich przynależność stwierdzili do Armii Krajowej. Nie było problemu dla komunistów, ponieważ mieli swoich ludzi, wtyczki nawet w naszej organizacji. To łatwo wskazywali konfidenci poszczególnych żołnierzy. No ale cóż, nawet i mnie aresztowali. Wskazała miejsce pobytu moja mama, nie wiedząc o zamiarach, pytają się, gdzie syn, a mówi, no śpi tam i tam w stodole. No i tak się złożyło, że aresztowali mnie, ale udało mi się zbiec. To był rok 44. W 45 roku od właśnie w związku z takimi aresztowaniami na ziemi białostockiej było bardzo dużo partyzantów z brygad wileńskich. Między innymi Łupaszki, Burego i innych dowódców, Zygmunta. I często tak zdarzało się, że konfidenci wskazywali ich miejsce pobytu i aresztowano. Więc dowódcy utrzymujący kontakt między żołnierzami nakazali się zmobilizować i połączyć w oddziały zbrojne. Będzie łatwiej przetrwać, ponieważ nikt nie zamierzał prowadzić walki wewnętrznej tu właśnie z władzą ludową, ale oni to stworzyli. Aresztowań dokonywali UBECY, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego i rosyjscy żołnierze. To są przeważnie NKWD. Ja właśnie wstąpiłem do 3 Brygady Wileńskiej NZW. Początkowo to różne nazwy przyjmowali. I z tą brygadą byłem związany do końca, do roku 1947. Tu już uczestniczyłem w otwartych walce. Byłem dwukrotnie ranny, to ciężko ranny. No i ostatecznie tak się złożyło, że zostałem aresztowany w dniu 3 września 1947 roku. Kiedy zostałem aresztowany, przewożąc tajne dokumenty, poddano mi torturą, ale jakoś tam wytrzymałem swoją, właśnie uparłem się. Zostałem umieszczony na UB w Ciechanowcu, Siemiatyczach i w Bielsku Podlaskim. No ale tutaj pozwolę sobie takie odczytać. Do patrolu Wydry, Orzeł, czyli ja jestem, został przyjęty w 1946 roku. Pochodził z miejscowości Wojtkowice, Bielsk Podlaski i tak dalej.
Jak pełnił, no tak jest, tak jest. Przed świętami Bożego Narodzenia w 1946 roku już byłem w oddziale. Oddział nasz znalazł się w okolicach Węgrowa. To jest województwo warszawskie. Zatrzymano patrol Urzędu Bezpieczeństwa w sile 20 ludzi. To byli tak zwani Sowietnicy, którzy przed zbliżającymi się wyborami głosili wiece. Dowódca nasz postanowił zwolnić 8, nawet to byli żołnierze KBW, nawet nie odebrano broni, ponieważ unikaliśmy konfliktu z wojskiem polskim. Oczywiście okazało się, że to było bardzo trafne, bo żołnierze również do nas nie strzelali chyba w drodze, ale to może tam te kule szły gdzieś obok nas. Ale nieco wcześniej w walce z UB w okolicach Sokołowa Podlaskiego został wzięty jeden z naszych żołnierzy do niewoli. I nasz dowódca postanowił wysłać emisariusza z tych 12, któryśmy zatrzymali, do Warszawy z petycją, żeby go zwolnili, tych 12, a oni zwolnią tego jednego. Bez skutku. Zwolnili drugiego, trzeciego i czwartego. To minęło. 2 tygodnie minęło. I ostatecznie nawiązali telefoniczną konflikt dowództwo z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Odpowiedź była prosta. Z bandytami nie pertraktujemy. I na drugi lub trzeci dzień publicznie ten właśnie aresztowany został w Warszawie rozstrzelany. No cóż, dowódca postanowił rozstrzelać tych 8. No stało się. I tu właśnie będę miał taki, no, zaraz poproszę wcześniej z precyzji, tak jest. Tu chodzi o pacyfik, a tak jest. Przed świętami, tak. Przed świętami Bożego Narodzenia w 1946 roku operacyjna grupa bezpieczeństwa wewnętrznego z Warszawy, funkcjonariusze UBP z Białegostoku i Bielska Podlaskiego, Sokołowa i tak dalej i 18 Dywizji Piechoty dokonali pacyfikacji kilkudziesięciu wsi Białostoczyzny. Spośród tej jej przeprowadzenia przypomniał jako żywo najgorsze hitlerowskie sposób. Spalono wiele zabudowań, zabito bez sądu kilkadziesiąt niewinnych osób, wiele egzekucji przeprowadzono publicznie na oczach mieszkańców wsi. W ciągu 10 dni aresztowano 1200 mężczyzn między 16 a 60 rokiem życia. Z 40 wiosek. I tu chcę przytoczyć, że aresztowano moich w tym czasie 2 kolegów. To można zobaczyć w dokumentach IPN-u albo tego. Po 3 dniach aresztowania zostali publicznie rozstrzelani na oczach zebranych tłumów z poszczególnych wsi. Matka miała 2 synów, 21 i 23 lata. Była wdową. Co było najgorsze, że przed plutonem egzekucyjnym nie chciała patrzeć na śmierć swoich synów, więc przyprowadzono ją siłą, trzymano za włosy, mówi: patrz ty stara, taka i inna, używając bluźnierczych słów, i musiała patrzeć na śmierć swoich synów na egzekucji. To państwo, ktokolwiek by się zainteresował, to można znaleźć tam w tych jeszcze zapisaniach. Tak, to, że to nie są żadne zmyślone bajki. Tak, jest teraz papiery. Zobaczę.
6 lat więzienia AK. Otóż w grudniu 1946 roku komuniści przygotowujący się do wyborów do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 roku wysyłali w tak zwany zagrożony teren kilkaset aktywistów PPL do agitacji i fałszowania wyborów. 12 grudnia w pobliżu Węgrowa oddział zatrzymał ciężarówkę z agentami. Tak, Chodakowiec, że tak jest, Chodakowa żołnierze, tak. No i po tej całej przystąpiono do akcji pacyfikacyjnej. Pacyfikację przeprowadzono również w gminie Ciechanowiec, w rodzinnej miejscowości Deniziaka Lucjana Orła, to chodzi o mnie. Do wioski przybyli bolszewicy. 23 grudnia nad ranem towarzyszył im Piwowarski Edward. To mój kolega był z oddziału, który przeszedł, był agentem, przeszedł na stronę UB, który wcześniej był członkiem NZW, pseudonim Lew. Wskazywał UB-kom mężczyzn należących wcześniej do organizacji partyzanckich. UB-cy wyciągali z domów na mróz, bili gumowymi pałkami, kijami, nie oszczędzali kobiet i dzieci. Trzech mieszkańców wsi rozstrzelali, między innymi tych, których ja dopiero wspomniałem przed chwilą. 14 rodzinom uważanym przez nich za bandyckie, po stwierdzeniu, że ktoś z rodziny był w AK lub NSZ, w tym Lucjan Deniziak, zabrali inwentarz, krowy, świnie, konie, owce, dobytek, nawet ubrania, buty. Kilka osób zostało aresztowanych, w tym mój ojciec. Dręczenie ludzi we wsi trwało do 24 grudnia. Wigilię Świąt Bożego Narodzenia przyjechał do domu, to chodzi o mnie, na przepustkę z oddziału Wydry, Lucjan, pseudonim Orzeł. Długo jednak nie pobył w domu. Został aresztowany i przewieziony do aresztu w Ciechanowcu. W czasie przesłuchania powiedział funkcjonariuszom, że wskaże im miejsce ukrycia broni koło domu. Wyjazd do Wojtkowic wykorzystał Orzeł do ucieczki. W czasie ucieczki otrzymał postrzał w udo. Nie wytrzymał, ale wytrzymał ból i nie dał się schwytać. Oddział podporucznika Wydry pozostał do dyspozycji komendanta okręgu NZW Białystok pułkownika Władysława Żwańskiego-Błękita. Operował na tym bardzo rozległym terenie. Podporucznik Wydra starał się oddziaływać na przedstawicieli władzy w terenie, by byli to ludzie porządni, uczciwi, najlepiej związani z podziemiem i konspiracją. Na Białostoczyźnie nie było w czasie wojny oddziałów AL. Komuniści sądzili, że te tereny przypadną Sowietom. W 1944 roku komuna przywoziła ludzi z Lubelszczyzny lub innych terenów do administracji. Przysyłała też tak zwanych sowietników, najemników sowieckich. Lucjan Deniziak wspomina, że po przejściu frontu PPR działała na terenie w podziemiu. Ludzie bali się służyć bolszewikom. Wiedzieli, że czeka ich albo kula, albo chłosta. Oddział Wydry, podobnie jak pozostałe oddziały NZW, był zdeterminowany w walce z komunistami. Jego partyzanci wykonywali wyroki na konfidentach, rozbrajali posterunki milicji, chronili miejscową ludność przed bolszewią i tak dalej. Teraz tutaj przejdę do innej sprawy. Moje to ugrupowanie kształtowało się w ilości batalionu, ponad około 300 ludzi. I w 1946 roku, na początku 1946 roku, mój dowódca, kapitan Rajs, to jest Bury, ze swoim zastępcą Rekinem,
postanowili, że te ugrupowanie zbrojne przeprowadzą na tereny ziem odzyskanych w kierunku do Puszczy Boreckiej. I tak się stało. W dniu 14 lutego 1946 roku znaleźliśmy się w okolicach Ełku, miejscowość Wilminy, to wieś Orłowo. I niestety to było duże ugrupowanie. UB śledziło bacznie przesuwającą się grupę żołnierzy i tu właśnie pod Orłowem zrobili zasadzkę. Jak piszą właśnie kroniki i tu w tej książce, że ze strony UB i Rosjan było około 1200 ludzi. Nas było gdzieś 280. Mieli 6 wozów pancernych, tak zwane. I tu ponieśliśmy klęskę. Zostało nam na polu bitwy 22 zabitych, jeden oficer. W drodze powrotnej na Białostoczyznę, już poszczególnymi grupkami, po drodze zakopaliśmy kilkadziesiąt żołnierzy, którzy byli ciężko ranni. Nie było możliwości ich leczyć. Tak jest. No i w tym roku oczywiście, w lutym, była wielka uroczystość w Wydminach. Tam dokonano ekshumacji rozrzuconych tych ciał i zidentyfikowano zwłoki porucznika Bitnego. W tej była wielka uroczystość. Dużo przedstawicieli tu właśnie było z województwa olsztyńskiego. I między innymi przypadło i mi tam być na tej uroczystości. Jak mówią kroniki zapisków z IPN-u, jestem ostatnim żołnierzem z tego ugrupowania. Także. Ale cóż, w 1947 roku, kiedy zostałem, teraz znów przeskoczę, do aresztowany i 27 października osądzony na 8 lat więzienia. Ten pan, który prowadził śledztwo, okazał się wtyczką w UB. Był to Jerzy Szafor. Ja dopiero po latach teraz dowiedziałem się. Rozmawiał ze mną bardzo przyjaźnie. I tu ja może zacytuję takie jego, jeśli wolno mi będzie, gdzieś tu wspomnienia. No. Może i nie zobaczymy. No nic, to może Państwo to zobaczą gdzieś. Może Panie Lucjanie, to my sobie już to doczytamy. W każdym bądź razie okazał się to nasz człowiek. Spisał protokół i powiedział dosłownie, tu jest tak napisane. Znam Cię, że jesteś dobrym żołnierzem. Na długie lata zamknęły się drzwi więzienia przed Tobą bramy. Ale będę próbować, żeby uratować Twoją głowę, żebyś nie dostał czapę. O tak się po prostu wyraził. Napisał 54 pytania i tyle odpowiedzi. Ja to podpisałem i powiedział mi, że uważaj, że chociaż odstąpisz na centymetr od tych zeznań, które ja tutaj zawarłem, to my Cię załatwimy, jak szczura, będzie otrujemy gdziekolwiek. No i okazało się, ja dopiero po wyjściu z więzienia i teraz właśnie już po tych przemianach, że Jerzy Szafor to był naszym człowiekiem w stopniu kapitana. Tak jest. Muszę nadmienić, że po aresztowaniu związano mi ręce drutem kolczastym z tyłu, co to można tylko nieboszczykowi to zastosować, a to dlatego nawet mocno skrępowane były, żebym nie poruszał, to te kolce się pobijały i tak leżałem związany 3 dni, ponieważ ten, jak będąc w celi więziennej, to właśnie usłyszałem za drzwiami, że więzień jest do dyspozycji kapitana Szafora, proszę nawet, żeby generał jaki przyszedł, proszę nie dopuścić nikogo do aresztowanego.
no okazał się dla mnie zbawczym. Dostałem 8 lat więzienia, po wyjściu z więzienia wróciłem do domu, ale w czasie odbywania więzienia jedno widzenie zezwolono mi zobaczyć się z siostrą i z ojcem. 4 lata i 4 miesiące minęło. Byłem umieszczony na specjalnym oddziale X. Absolutna izolacja, absolutna, nie żadnej tego, tylko ani gazety, ani czego nie było, tylko wiem, że siedział ze mną w celi ksiądz Eligiusz Kubka i pamiętam, mówi: słuchajcie chłopcy, to jest Dzień Bożego Ciała, ponieważ jakiś śpiew usłyszał na ulicy i no wiedział, że to ten śpiew odnosi się do tej uroczystości. Taki stan rzeczy trwał 1,5 roku, a później już, bo tak zwany byłem w areszcie karno-śledczym, pomimo że wyrok miałem wystawiony, ale jeszcze byłem w śledczym areszcie. No, po wyjściu do domu, po odbyciu kary, 8 lat więzienia, w domu urodzona mama mnie nie poznała. 10 lat równo nie widziała mnie. Nie chciała mnie wpuścić do domu. 10 lat. A co ciekawe, no jeszcze nawiążę, że to był wieczór, a był stary pies na podwórzu. Taki zły, że tam nikogo nie wpuścił. I ja odezwałem się do tego psa, jak go tam Burek nazywał, mój Burek, a ten pies zaczął się przewracać, widzicie, jak węgorz, i piszczeć. I ja się tu zastanowiłem mocno, że rodzona mama mnie nie poznała, a pies, stary pies, może 15 lat, może tam 12 miał, i tu mnie 10 lat nie było, poznał mnie. No. I po wyjściu z więzienia Urząd Bezpieczeństwa nakazał mi się natychmiast usunąć z terenu, gdzie mieszkałem, terenów Ciechanowca, ponieważ stałem się niewygodny. Nie miałem, byłem pozbawiony praw obywatelskich i dano mi możliwość wyboru PGR albo Państwowe Gospodarstwo Leśne. Wieś Łaniewo, powiat Lidzbark Warmiński. Tu przyjechałem na 4 lata, okazało się, że spędziłem 60 kilka lat. Co najgorsze było, za 30 kilka lat pracy w zakładzie żadnej podwyżki, żadnej premii, żadnej nagrody. Nic. Kiedykolwiek się o jakieś coś próbowałem ubiegać, mówią: nie ubiegaj się. Nawet kierownik mój, on był członkiem partii, ale powiedział, mówi: Lucjan, nie ubiegaj się, twoja przeszłość, twój bagaż ciąży na tobie. No, dopiero po przemianach, tych właśnie, jakie nastąpiły po upadku komunizmu, żyje mi się lepiej. No, dostałem odszkodowanie za pobyt w więzieniu i tak dalej, ale muszę nadmienić, że wsadzili mnie do starej kuźni. Kolega Józef, no tu jest, to doskonale wie. Jedne mieszkanko, jeden kącik, 30 kilka lat. Ludzie przy mnie się urodzili i podostawali mieszkania, a mnie trzymali jak psa w budzie, jeszcze gorzej. Ja mówię, miałem żal niesamowity, że niby nic, ale to dla mnie było udręczenie. Było. No, ożeniłem się, dwoje dzieci, i te dzieci w jednym kącie, w jednym pokoju. I na wsi w dodatku stały puste mieszkania. A mnie nie pozwolono. No, no nie powiem, że, ale wystarczyło mi. I o dziwo, za 30 kilka lat pracy nie miałem jednej nagany i jednej uwagi, bo bałem się własnego cienia, ale tak to, no tak pokrótce, bo to tyle, no ja uważam, nie będę przeciągał. Bo...